Pięć punktów bezpłatnych porad prawnych działa od 1 stycznia w Wałbrzychu. Sami prawnicy przyznają jednak, że grupa osób, którym mogą oni udzielić porad, jest bardzo wąska. Nie mogą też robić wszystkiego. Ustawa nie przewiduje na przykład pisania przez nich pism procesowych. Nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez adwokatów i radców prawnych działa w punktach przy ulicy Limanowskiego 9, Kopernika 2 oraz Hirschfelda 4, mówi sekretarz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu Maria Majewska. Jest to, proszę Państwa, nieodpłatna obsługa prawna, która jest prowadzona przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych. I następnie jest również nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. Fundację w służbie wsi we Wrocławiu, bo taka fundacja wygrała ten konkurs w Wałbrzychu. Ustawa zakłada, że do darmowej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jedno z kryteriów. Nie ukończyły 26 roku życia, ukończyły 65 lat, posiadają ważną kartę dużej rodziny, są kombatantami, weteranami lub są zagrożone, ewentualnie poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej. Zgłaszać mogą się także osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej. I te osoby przed udzieleniem tej pomocy prawnej muszą wykazać prawnikowi, który w tym punkcie czeka na tego swojego klienta, musi wykazać, że spełnia te kryteria, które przed chwilą powiedziałam. Większość Wałbrzyszan, którzy do tej pory skorzystali z pomocy prawnej, to osoby pytające o kwestie związane z długami i alimentami. Zainteresowanie jest umiarkowane. Może wynika to z faktu, że takich punktów na terenie Wałbrzycha jest kilka i jest to zapewne rozłożone na te wszystkie punkty, które są. Niemniej dziennie po kilka osób na mój dyżur zawsze się zgłasza. Najczęściej są to kwestie alimentacyjne. Zdarzają się też sprawy spadkowe i duża część spraw dotyczy szeroko pojętych długów i postępowań, co w danej kwestii zrobić, jeśli jesteśmy zadłużeni. Co ważne, dyżurujący adwokat lub radca prawny nie może jednak sporządzić pisma procesowego. Pomoc nie obejmuje także sprawy z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. Pomoc polega na sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, ale niestety z wyłączeniem wszystkich pism procesowych. Czyli na przykład sporządzenie już konkretnego pozwu jest niemożliwe, bo ustawa tego nie przewiduje. Pism procesowych zgodnie z zapisami ustawy nie możemy sporządzać, natomiast możemy sporządzić za każdym razem wniosek do sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz o zwolnienie z kosztów sądowych. To jest o tyle dla takiej osoby korzystna sytuacja, że jeżeli rzeczywiście ona wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów pełnomocnika z wyboru oraz wskaże, że jest trudna materia sprawy dla niej, że nie jest w stanie sobie sama poradzić w przyszłym postępowaniu sądowym, to sąd z reguły takiego pełnomocnika z urzędu przydziela. Jest to albo radca prawny, albo adwokat. Jak przyznaje radca prawny dyżurujący w punkcie przy ulicy Kopernika, ustawa zbyt wąsko wskazuje osoby, którym można udzielić pomocy. Katalog osób uprawnionych do skorzystania z takiej nieodpłatnej pomocy prawnej, nie oszukujmy się, też jest ograniczony. Jest go osób, które chciałoby skorzystać z tego punktu, ale się nie kwalifikuje. Bardzo często jest właśnie sytuacja, że osoby są bardzo mało, słabo majętne, nieuposażone, natomiast nie korzystają z pomocy opieki społecznej, nie potrafią udokumentować tego swojego uprawnienia, no i niestety takie osoby nie są uprawnione do skorzystania z takich porad. Ile dokładnie osób skorzystało z pomocy prawnej oraz w jakim zakresie? Będzie wiadomo po pierwszym miesiącu funkcjonowania punktów prawnych. Każdy z dyżurujących ma obowiązek prowadzić statystyki dotyczące tego, ile osobom pomógł oraz w jakim zakresie.